Ci, którzy dzisiaj byli wyróżnieni, to są jakby ambasadorami powiatu chełmińskiego. Oczywiście to są wyróżnienia dla wszystkich tych, którzy pracują w naszej oświacie, ponieważ, no jak pani powiedziała, były to trudny okres, a mimo to zdali egzamin, za co jestem głęboko wdzięczny wszystkim tym, którzy na to pracowali, żeby ta młodzież nasza miała wyznaczone cele, mogła realizować swoje marzenia. Bo bez nauczycieli na pewno tego się nie da. I czym bardziej będzie młodzież wyedukowana, czym będą nauczyciele więcej serca w to wkładać, tak jak robią to nasi nauczyciele, to ta młodzież będzie bardziej wykształcona i nam wszystkim będzie się lepiej wówczas żyło. Jest to ważny dzień, jest to ważne wyróżnienie, ale dla mnie, ja ogólnie traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie chyba dla wszystkich, bo na tą nagrodę składa się praca wszystkich moich kolegów i koleżanek, mojej rodziny i wszystkich, którzy po prostu pomagają w tej pracy, którą na co dzień prowadzimy. To była przede wszystkim zaszczyt, że zostaliśmy tutaj nominowani. No a dzisiejsza tutaj gala pokazała i wybór, i wygrana, więc naprawdę dodało skrzydeł, chce się pracować i oby tak dalej. Przede wszystkim, no, żeby te marzenia, które przed sobą mają też nauczyciele, żeby mogli zrealizować, że zawsze mówię, że zawsze może być, jak już jest źle, to tylko może być lepiej. I trzymajmy się tego, że będzie kiedyś lepiej. I wszystkiego najlepszego dla wszystkich.